Pamiętasz sytuację, jak nagrywaliśmy, że musiałeś Nadii się zaprosić ją na randkę? No. XD coś tam, nie? No. Czy wtedy Nadia do ciebie oddzwoniła? Kiss, Mary, kill dla prezesa. Nadia, Olga, Mario Messi. Czy prezes zawalczy na Fame MMA? Ile prezes miał dziewczyn? Cały tyle? A są jakieś chore? Krzysztofie. W ogóle jak to brzmi? Krzysztof. Siema, witajcie na kanale moim. To jest mój kanał, mój, nie prezesa, mój. Ale to jest jego Instagram? Ej, takie było pytanie. Czy masz Instagrama? Prezes Instagram jest tutaj, mój Instagram jest tutaj. Oczywiście wbijajcie. I dzisiaj trochę pytań, bo dużo mieliście pytań do prezesa, więc dzisiaj na nie odpowiemy, tak? Prezes, możesz przez chwilę nie grać w tego CS-a. Bój się? Lekko. Czy jesteś śmieszny na filmach tylko dla fejmu? Nie. Jestem takim też poza filmami. Najlepsze jest to, że on na filmach się hamują, poza filmami jest jeszcze gorszy, słuchajcie. Jakby on był na filmach tak jak jest na żywo, to by było w ogóle masakra. Dobra, bo mnie zawka wyrzucą, poczekaj. Dzisiaj o tej godzinie jest stream z prezesem. Pierwszy stream z prezesem. Po tym filmie zaraz macie link w opisie, możecie się zapisywać na live'a. Stream będzie o godzinie 18. Także zapisujcie się, macie na dole link i grubo będzie, naprawdę grubo. Pierwszy stream z prezesem, nie? Co? Olga czy Nadia? Musisz wybrać. W jakim sensie? Nie wiem. Olgę nie widuję, a z Nadią częściej się spotykam. Na Orliku. Krowa się znalazła. Nadię częściej widzę na Orliku, także bez urazy, ale lubię też bardzo Olgę, ale tak kapkę Nadię nową ja częściej kapkę widzę. Czy będą streamy z prezesem? Dobrze się składa, idealnie się składa. Dzisiaj, o tej godzinie, o 18. Zapisujcie się, bo będzie stream z prezesem, będą challenge. Musicie być na tym streamie, musicie być, bo to pierwszy stream z prezesem. Ja się jaram, bo koci. Pierwszy stream. No zobaczycie, jaki prezes jest naprawdę, nie? Tak wiecie, bo tutaj, jak tutaj wszystko wycinam, nie? A jak mu się coś palnie, to grubo. Justek czy Wektor? Justek. Ja Wektora nie lubię. Co robi prezes na lekcjach? Lesi 4 Gagamis, nie pozdrawiamy. Na pewno się nie uczy. Ej, nie, bo akurat poprawiłam, także teraz na lekcjach się mobilizuję. Zazwyczaj sobie leżę sobie, a jak trzeba pisać, to piszę i jak odpowiadam, to odpowiadam. Czy grałeś w jakimś innym klubie poza serduszku? No chyba nie. Zależy, co to znaczy inny klub. Profesjonalnie tak, ale amatorsko nie. Nie. Wszystko co macie. Jakbyście się pytali, to Juventus. Jaka jest twoja ulubiona drużyna i gracz? Mam dwie ulubione drużyny. Pierwsza Viva de Piast i druga Juventus. A Barcelona? Patrzcie, kopiemy piłeczkę i jak za dzieciaka się grało. Moim ulubionym piłkarzem jest Paulo Dybala. Bez kitu. A Adu Ansu Fati. Jakie masz plany piłkarskie na przyszłość? Nie. On chce być największym. Ale to jest gacha. Nie wiesz, co się wydarzy, czy nagle nie dostaniesz kontuzji kolana albo coś. Bez kitu, czy będziesz youtuberem? Nie wiesz tego, a więc moje życie to jest typowy spontan. Nie wiem. Jakie masz relacje z Nadią? Dobre czy złe? Dobre, czemu złe? Dobre, też nie wiem czemu złe, o co chodzi jej, że co. Czasem się kłócą. Grasz w mycy. Nie wiem, co to jest. Gram w MC. Prawie. Musisz pozdrowić Pet Shopa. Pozdrawiam Pet Shopa, a nie Pet Shopa. 123 łapki w górę. Kogo prezes nienawidzi w drużynie? Musisz używać jedną osobę. Siebie. O. Nie no, każdego lubię. Nie ma takiej osoby, której nienawidzę. Nie ma spin? Nie, każdego lubię. Co robisz, że cały czas masz tak wysoką formę? Jak to wygląda u ciebie, stary? Co ty jesz? Co ty w ogóle trenujesz? Skoro ma taką wysoką formę, a co się robi, żeby być wyższym? Je się droże, bo wtedy plecy rośnie, a tak rośnie też moja forma. Co robię? Nic tak naprawdę. Spontan, nie? Po prostu to jest co? Po prostu jestem urodzonym formiarzem. On jest formiarzem. Jakie oceny ma prezes w szkole? Angielski 3. Ale co, masz na półrocze już? No, matma 4. Ej, to dobrze. Polski 4. Historia 4. Co? WF 5. Tylko? Biologia 3. Geografia 3. Masz jakąś 2? Nie. A masz jakąś 6? Religia. Ej, dobrze, może co? Myślałem, że gorsze masz. Kiedyś miałeś problemy z angielskim, nie? No, miałam. Ale się poprawiłeś trochę. Poczekaj, tam jest typa. Dawaj go. Zabiję. Dawaj go. Ja mu walę headshota. Powiedziałem prezesowi, że jak nie poprawi Angola, to nie nagrywamy. No i to nie było tak, tylko mam. Prezes, cyk, piąteczkę ze sprawdzianą. Dobra. To zainspirował cię do piłki nożnej. Był ktoś taki, czy nie? Ej, popatrz, bo chce nas kiknąć. Brat też grał dużo w piłkę, a więc on tak tym zajawił. Taki na Orliku zawsze przychodzi, co triki robił. Adrian Sroczyński. O, no. Nie no, pozdrawiamy oczywiście całą ekipę. Na bramę zajawił mnie Hubert i Iker. Iker Casillas. Tak. Okej. Okay. Skąd wzięła się ksywa prezes? To już mówiliśmy o tym. To już było w tamtym odcinku. Tak, sprawdźcie sobie tamten Q&A. Tam. Albo tam. Tam było. Bo... albo w opisie po prostu. Ej, w opisie też jest. Czy lubisz tibijskiego zadymiarza? Będzie śmigło. On się ma bić z tym, UEFA. A UEFA jest teraz... A ile oni mają lat? Nie są w twoim wieku? Nie, UEFA ma 14, a tibijski ma 15. A ty masz 13? Kurde, prezes za młody. Ile pijesz prezes Monsterów w ciągu jednego dnia? 3, 10, 15, 100. Nie piję prawie w ogóle Monsterów. Co? Jak się zdarzy, to wiadomo, że kupię sobie jakiegoś nowość. Mam w domu taką kolekcję. Ale zbierasz puszki? Jakieś jak są fajne, typu Mountain Dew albo coś takiego. To po prostu mówię mama albo ktoś tam kupi, no. A ja ci oddam hajs. Kto nie zbierał puszek po energetykach, niech
Kurde, napiszę w komentarzu, bo dużo osób pewnie zbierało. Co masz z matmy, mówiłeś? Jaką cenę? Czwórkę chyba, albo czwórkę. Dobra. Ile to jest? 2 plus 2 razy 2. 6. Mamy pewne zmarzenie. 2 razy 2, 4 plus 2, 6. Dara. Czy prezes lubi mąkę Basię? Ja nie lubię mąki Basi, ja pozdrawiam panią Basię. Pozdrawiamy wszystkie Basie. Pamiętasz sytuację, jak nagrywaliśmy, że musiałeś na dzisiaj zaprosić ją na randkę? No. XD coś tam, nie? No. Czy wtedy Nadia do ciebie odzwoniła? Tak. Co jej powiedziałeś? A to było pytanie, czy odzwoniła, nie co powiedziała. No dawaj, to powiedz, co powiedziałem. To ja ci, dobra? Co powiedziała Nadia, jak odzwoniła do ciebie po nagrywkach? O co chodziło? I tak dalej. Nie, jej wytłumaczyłam. Co wolisz? Kepsa. McDonald's czy KFC? Nie, no wiadomo, że Team Mac. Ulubiony monsterek, subskryberek. Właśnie, monsterek, subskryberek. Subskrybujcie kanał, kurde. Nie mam takiego jednego, ale mam 3. Klasyczny. Mango. Mango. Jest jeszcze taki jeden super różowy. To jest taki poncz. To jest taki. Czy zawalczyłbyś na fejmie dla kasy? Nie tylko dla kasy, tylko żeby udowodnić, że też potrafię. Co na pajakie chedziki siadają. Prezes, idziemy na drwala. Ale stawiasz? To ja też idę wtedy, ej, wszyscy idziemy. Tomek! Grasz w FIFA? Nie. Czemu? A w co? Grasz w CS-a? Czy skoczysz na bungee? To już bardziej pytanie do Iskę, czy on to nagra, bo ja chciałem bardzo skoczyć z bungee. No to musisz mieć 18 lat. Nie. Tak. Nie. Albo zgodę rodziców. Mama ci pozwoli? Proszę cię. Tam, na pewno ci mama pozwoli. Nie jak bądź. Ci mama pozwoli, to jedziemy i skaczesz. Okej. Okay. Czy często wcinasz fast fooda? Nie, mam fajne postanowienie noworoczne. Jakie? Ale nie można mówić postanowienie. Niech zgadnę. Jedzenie mniej fast foodów, albo ograniczenie fast foodów. Kiss, Mary, kill dla prezesa. Nadia, Olga, Mario, Messi. Kiss, Mary, kill? No. Friends. Kill, nie? Dobra. Nie, no, friends. Pepsi czy co za cola? Pepsi. Ja też Pepsi, Team Pepsi. Teraz pora na pytanie, na które wszyscy czekali. Czy prezes zawalczy na fame MMA? To nie jest proste pytanie. Jak wiecie, prezes ma tyle lat, ile ma. Ile masz lat? 16. Powiem wam tak. Są pewne rozmowy na temat prezesa i MMA, ale nie możemy wam powiedzieć nic więcej. Nie chcemy zdradzać niestety, nie chcemy, ponieważ... Nie możemy, nie chcemy, nie możemy po prostu wam zdradzać. Subskrybujcie kanał i czekajcie. I czekajcie, bo... Czekajcie naprawdę... Bo się zaskoczycie, to będzie grube. To będzie grube. Oczywiście nie chodzi o prezesa, że będzie grubo. Tyle, skończmy ten temat, tyle, dobra, naprawdę, skończy. Bo nie możemy nic mówić, ale czekajcie, bo a będzie... A jeszcze pytanie, czy nie już? Jakie jest twoje wymarzone auto? Ale się tak nie opieraj, tak? Wsiąść tak ten... Wrócili nas. Wymarzone auto, stary. Jaris mój, nie? A36. Jaki BMW, że... Nie. A7. A7, ale wiem, że to auto, które chcę, na pewno się nie spełni, ponieważ Aventador no dużo kosztuje. No i ostatnie pytanie w tym odcinku, słuchajcie, bo już kończymy. Ile prezes miał dziewczyn? 30 liczydło? Możesz. Daj kalkulator. Serio tyle? Zowie. To już dalej nie pamiętam, bo to było ze samego przeszkola. To Alvaro, pewnie. Słuchajcie, w tym odcinku to wszystko, zostawiacie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się na live'ie dzisiaj o godzinie 18. Także do zobaczenia. Elo. Szka. Szka. La.